10 objawień potwierdzonych przez Kościół. Objawienie w La Salette. Miejsce objawienia La Salette znajduje się na granicy pomiędzy departamentami Isere i Wysokich Alp na zboczach Górskiego Masywu i położone jest na wysokości 1800 metrów na płaskowyżu we Francji. Matka Boża miała się ukazać jeden jedyny raz dnia 19 września 1846 roku dwojgu biednym dzieciom, 15-letniej Melanii i 11-letniemu Maksyminowi, przekazując im swoje orędzie. W miejscu, gdzie wcześniej spały na kamieniu, ujrzały światło w kształcie kuli. Melania pierwsza ujrzała wielką jasność i powiedziała o tym swojemu bratu. Maksymin podszedł w kierunku Melanii. Wówczas dzieci zobaczyły kobietę siedzącą wewnątrz niezwykle jasnej kuli, tuż przy małym źródle. Twarz miała zakrytą dłońmi i płakała. Na widok niezwykłego zjawiska dzieci przestraszyły się. Maryja miała przekazać dzieciom swoje orędzie. Treścią orędzia z La Salette było wezwanie ludzi do pokuty i powrotu do Boga, zapowiedź kar bożych dla grzeszników i obietnica obfitych łask w wypadku nawrócenia. Piękna Pani, bo tak była nazywana, wykorzystała w swojej mowie wydarzenia dotyczące życia mieszkańców tej górskiej krainy. Sytuacja rodzin zamieszkałych okolice wioski oraz miasteczka była bardzo ciężka. Ludzie żyli w niedostatku i zmagali się z wielkimi trudnościami, które jeszcze powiększyły klęski nieurodzaju. Sytuacja ta wpłynęła także na ich życie moralne i religijne. Na miejscu objawienia wytrysnęło źródło. Płynie ono od dnia objawienia bez przerwy aż do dnia dzisiejszego. Po przeprowadzeniu badań, które polegały m.in. na przesłuchaniu dzieci i weryfikacji ich relacji oraz badaniu wydarzeń wiążących się zwykle z objawieniami, po otrzymaniu zgody papieża tamtejszy biskup ogłosił dnia 19 września 1851 roku, że objawienie się Maryi miało miejsce. Objawienie w Irlandii. Katolicy wierzą, że wieczorem 21 sierpnia 1879 roku na ścianie miejscowego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Knok ukazała się Matka Boża w towarzystwie świętego Józefa i świętego Jana Ewangelisty. Od tego momentu miejsce to stało się centrum pielgrzymek. Dwie komisje kościelne uznały wiarygodność zeznań uczestników wydarzenia. Ze względu na liczne uzdrowienia zaczęto nazywać Knok drugim Lourdes. Obecnie do Knok przybywa do 1,5 miliona pielgrzymów rocznie. W setną rocznicę objawień odwiedził to miejsce papież Jan Paweł II, nadając kościołowi Maryi Królowej Irlandii godność bazyliki. Kościół ten, mogący pomieścić około 15 tysięcy osób oraz pobliskie lotnisko, zostały wybudowane z inicjatywy proboszcza tamtej miejscowości. Objawienia na siekierkach. Otóż świadkiem tych objawień była Władysława Papis. Mieszkała ona na Strychu przy ulicy Gościniec 6 w Warszawie. To właśnie tam w okresie od 3 maja 1943 roku do 15 września 1949 roku miała się jej objawiać Maryja, a następnie Jezus. Jak twierdziła, widziała i słyszała Jezusa oraz Matkę Bożą. Objawienia te zapoczątkowały szerzący się do dziś kult. Staraniem władz kościelnych w miejscu, gdzie miało do nich dojść, w Warszawie w 1946 roku wybudowano kaplicę, a następnie sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Kuria Warszawska powołała komisję historyczno-teologiczną, która badała treści i pozytywnie oceniła fakt tych objawień, przekazując sprawę pod sąd teologów. Objawienia amsterdamskie. Seria 56 objawień maryjnych, które miały miejsce w latach 1945-1959 w Amsterdamie. Najświętsza Maryja objawiła się idzie Perdeman jako Pani Wszystkich Narodów, przekazując wizjonerce swój nowy tytuł, modlitwę i obraz. Zasadniczym przesłaniem orędzia jest prośba Pani Wszystkich Narodów o pracę na rzecz ogłoszenia w kościele nowego piątego dogmatu maryjnego o Maryi Współodkupicielce. Objawienia zostały uznane za mające pochodzenie nadprzyrodzone 31 maja 2002 roku przez biskupa diecezji Józefa Punta. Decyzja biskupa nie została jednak dotąd oficjalnie potwierdzona przez Kongregację Nauki Wiary, a same objawienia wciąż nie przestają budzić kontrowersji. Mimo wszystko sprawa nadal jest w toku.
Białymstoku. Stanowisko kościoła odnośnie objawień amsterdamskich przez wiele lat było jednoznacznie negatywne. Na przestrzeni niespełna 50 lat sprawą tą zajmowało się 5 kolejnych ordynariuszy diecezji Harlem, na terenie której miały miejsce objawienia. Dwukrotnie powoływano też komisję ekspertów. W końcu 31 maja 2002 roku po ponownym zbadaniu sprawy uznano objawienia amsterdamskie za nadprzyrodzone, jednakże oficjalnie nie potwierdzono, że miały związek z siłami dobrymi. No w sensie, że Watykan nie potwierdził, czy to faktycznie była Maryja i czy to tak to wyglądało, jak się opisuje, ale potwierdzono, że miały tam miejsce zjawiska nadprzyrodzone. Ojciec Pio. Przede wszystkim wokół tego człowieka miało miejsce wiele zjawisk nadprzyrodzonych. Na przykład według niektórych relacji miał dar czytania w ludzkich sercach i bilokacji. Jeden ze współbraci ojca Pio twierdził, że widział go w ekstazie lewitującego nad ziemią. W roku 1947 Karol Wojtyła, późniejszy papież, odwiedził ojca Pio i wyspowiadał go. Austriacki kardynał wyznał, że Wojtyła powiedział mu, że podczas tego spotkania ojciec Pio przepowiedział mu, że któregoś dnia zasiądzie na najwyższym stanowisku w kościele. I proroctwo to oczywiście się spełniło. W roku 1962 biskup Wojtyła napisał list do ojca Pio, prosząc go, by pomodlił się o uzdrowienie swej przyjaciółki, Wandy Pułtawskiej, która chorowała na raka. I po jakimś czasie rak ustąpił. Dodatkowo ojciec Pio posiadał stygmaty, co oznacza, że cierpiał zarówno fizycznie, jak i duchowo, i to było jego powiązanie z miłością do Boga. Otóż zwolennicy ojca Pio twierdzą, że ten był atakowany zarówno fizycznie, jak i duchowo przez diabła. Diabeł miał mu się ukazywać jako anioł światłości, by go zwieść oraz wielokrotnie niszczyć jego korespondencję z przewodnikami duchowymi. Ksiądz Gabriel Amort, egzorcysta watykański, oświadczył w wywiadzie, że ojciec Pio twierdził, iż odróżnia prawdziwe objawienia Jezusa, Maryi Świętych od iluzji tworzonych przez diabła. Ojciec Pio uważnie analizował stan swego umysłu i uczuć, które odczuwał podczas objawień. Objawienie w Kibeo, czyli w Rwandzie. 28 listopada 1981 roku czynnica szkoły średniej w Kibeo, Alponis Mumureke, powiedziała, że widziała panią niezwykłej urody, która przedstawiła się jako Nia Wayambo, to znaczy Matka Słowa. Dziewczynka natychmiast rozpoznała w niej błogosławioną dziewicę Maryję, Matkę Jezusa. Zjawisko to powtarzało się potem co jakiś czas. Dziewica prosiła wszystkich o nawrócenie, wiarę i szczerą modlitwę. W chwili ekstaz uczennica, nawet nauczyciele, którzy tego chcieli, mogli przeprowadzać testy na ciele dziewczynki w celu poddania jej próbie i sprawdzenia autentyczności jej słów. Wkrótce w szkole ujawniły się dwie nowe widzące i to w bezpośrednim związku z Mumureke. W trakcie objawień dochodziło do wielu niewytłumaczalnych rzeczy oraz miało to bezpośredni wpływ na dziewczynkę. Lekarze nie potrafili zidentyfikować, na jaką chorobę cierpi, co według Watykanu jest jednym z aspektów, które przemawiają za prawdziwością tych wydarzeń. Aktualnie w Kibeo jest miejsce kultu. Las Grombiński. Jest to las koło miejscowości Grąblin przy drodze z Konina do Lichenia, znany jako miejsce objawień Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. W latach 1842-1852 znajdował się tam obraz Matki Boskiej Licheńskiej, przez wiernych uważany za słynący cudami. W 1842 roku obraz został zawieszony na sośnie przez kowala i uczestnika bitwy pod Lipskiem, Tomasza Kłosowskiego. W miejscu tym 15 sierpnia 1850 roku Matka Boża ukazała się Mikołajowi Sikatce, pasterzowi. Maryja w wizji przekazała mu różne wskazówki, w tym zalecenie przeniesienia obrazu do kościoła. W 1852 roku zarządca majątku Licheń, Ignacy Wiśniewski, zbudował przy drodze kapliczkę, do której przeniesiono obraz. W roku 1943 kaplica została zniszczona przez Niemców, następnie została odbudowana. Obecnie w miejscu tym, ogrodzonym kamiennym murem, znajdują się stacje drogi krzyżowej i kaplice. Objawienie Strefontan. Domniemane objawienie Matki Bożej w dniu 12 kwietnia 1947 roku, które miało miejsce w Rzymie. Wydarzenie miało miejsce, gdy Maryja ukazała się Brunowi Cornocellowi i miała nazywać się Panną Objawienia.
Mimo że to objawienie nie zostało uznane oficjalnie przez Kościół katolicki, to w 1956 roku papież Pius XII pozwolił wybudować w miejscu kultu kaplicę, a opiekę nad sanktuarium powierzył zakonowi braci mniejszych. W 1997 roku papież Jan Paweł II zaaprobował nazwę miejsca kultu jako Święta Maryja III Tysiąclecia przy trzech fontannach. Objawienia fatimskie, czyli chyba te najsłynniejsze, seria objawień maryjnych uznanych przez Kościół katolicki, mających miejsce w portugalskim mieście Fatima w okresie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Świadkami objawień była trójka dzieci, Franciszek i Hiacynta oraz Łucja. Podczas objawień fatimskich miał miejsce spektakularny cud słońca, widziany przez wiele tysięcy osób. Kościół katolicki po zbadaniu wydarzeń i treści objawień nie znalazł sprzeczności z doktryną i uznał ich autentyczność w 1930 roku. Podczas tych objawień Matka Boża Fatimska przekazała dzieciom trzy tajemnice fatimskie, które początkowo nie zostały upublicznione. Dwie z nich zostały zapisane i upublicznione w 1941 roku na polecenie biskupa Fatimy. Trzecią z wizji zapisano w 1944 roku, podzielono się dopiero w 2000 roku za sprawą Jana Pawła II. Matka Boża z Guadalupe, czyli osobiście moja ulubiona historia. Otóż Maryja miała się objawić Aztekowi, świętemu Juanowi. Nie każcie mi wymawiać tego nazwiska, możecie sobie sprawdzić i zrozumiecie mnie. Obecnie w granicach miasta Meksyk. Jak głoszą przekazy, w ostatnim dniu objawień 12 grudnia 1531 roku dojść miało do powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Jest to najstarsze objawienie maryjne oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. No i co w tym jest wyjątkowego? Chodzi o sam obraz, który został przekazany ludziom. Czyli obraz, który nazywa się Matka Boża z Guadalupe. Obraz wykonany na płótnie z agawy o wymiarach 195x105 cm przedstawia Maryję w postawie stojącej. Pierwsze badania tkaniny zostały przeprowadzone w 1936 roku. Stwierdzono, że przeanalizowane włókna nie zawierają barwników roślinnych, zwierzęcych ani mineralnych. Kolejne analizy przeprowadzono w 1954 i 1963 roku i wtedy nie odnaleziono żadnych śladów pędzla ani świadectw, by tkanina została zagruntowana. Według badaczy prowadzących dalsze ekspertyzy w źrenicach Matki Bożej występuje zjawisko potrójnego odbicia, które występuje tylko i wyłącznie u organizmów żywych, a krzywizna wizerunku w postaci w obu oczach odpowiada krzywiźnie rogówki. Obraz określany jest mianem nieustającego cudu z racji przekonania, że indiańskie płótno z agawy, na którym powstał obraz, jest w stanie przetrwać najwyżej 20 lat. Po tym czasie ulega biodegradacji, natomiast obraz pochodzi z co najmniej 1556 roku i nadal jest. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!